Wcielenia zła. Benito Mussolini. W kwietniu 1945 roku alianci zdołali już wyzwolić niemal całe Włochy spod okupacji nazistowskiej. Okupacji, z którą Włosi nigdy się nie pogodzili. Nieopodal jeziora Como, blisko granicy ze Szwajcarią, jedzie duży konwój SS-manów. Włoscy partyzanci zatrzymują go, wznosząc prowizoryczną blokadę. Niemcy w pierwszym samochodzie żądają, żeby ich przepuszczono. Partyzanci już mają ulec, kiedy jeden z nich zauważa coś dziwnego. Siedzący na tylnym siedzeniu mężczyzna w nazistowskim mundurze robi wszystko, żeby ukryć twarz. Partyzanci przyglądają mu się i od razu rozpoznają. Duce, wysiadaj, zdrajco. Został zatrzymany podczas blokady drogowej. Choć był przebrany w niemiecki mundur, partyzanci od razu rozpoznali jego i jego kochankę, Clarette Petacci. Il Duce, Benito Mussolini. Faszystowski dyktator Włoch zostaje aresztowany. To zajście wyznacza upadek człowieka, który na ponad 20 lat uwięził Włochów w sieci zła. Historia Mussoliniego zaczyna się w 1883 roku w wiosce Predapio w regionie Romania, w północno-wschodniej części Włoch. Przyszły dyktator przychodzi na świat w rodzinie mającej trudności materialne. Jego dziadek musiał sprzedać rodzinną ziemię. Myślę, że w duszy Mussoliniego zawsze było obecne pragnienie, by jego rodzina znów żyła w dobrobycie. Wychował się w rodzinie radykalnych socjalistów. W Romanii było ich wówczas wielu i często odsiadywali wyroki za poglądy polityczne. Ojciec Mussoliniego był kowalem, ale głównie pił i uganiał się za kobietami. W kuźni bywał z rzadka i dawał mało pieniędzy na utrzymanie rodziny. Przez całe dzieciństwo Mussolini czuł głęboką niechęć do ludzi, którzy mieli więcej niż on. Wiedział, że jest inteligentniejszy od wszystkich wokół, ale to nie dawało mu żadnych przywilejów. Rodzina podsyca jego poczucie niesprawiedliwości, co przyczynia się do tego, że chłopak jest aroganckim, popędliwym łobuzem, tyranizującym kolegów. Jako dziecko był nieokiełznany, krnąbrny, nie uznawał władzy nad sobą. Non sono messi atti di violenza in questa scuola. W katolickiej szkole zakonnicy, których nienawidził, dają mu w kość. W końcu wyrzucają go, mówiąc rodzicom, że nie potrafią nad nim zapanować. Ale młody Benito jest jednocześnie ciepły i lojalny. To będzie istotne przy dochodzeniu do władzy. Brat i siostra uwielbiają go. Jest marzycielem, który recytuje poezję. Mussolini był wybitnym reżyserem swojego życia. Miał charyzmę i urok. Od młodych lat ćwiczy się w sztuce wygłaszania przemówień. Wcześniej zaczął przybierać pozy i w końcu uwierzył w stworzony przez siebie własny teatralny wizerunek. W wieku 18 lat przyszły dyktator Włoch jest ekstrawaganckim, atrakcyjnym mężczyzną i, jak jego ojciec, gorliwym socjalistą. Przyciąga kobiety jak magnes, ale jego zmienna natura bezustannie nim rządzi.
Szalał za kobietami. Był niezwykle rozbudzony seksualnie. Każda, bez względu na wiek, była dla niego potencjalną zdobyczą. W ciągu całego życia posiadł setki kobiet, często używając przemocy. Uprawiał seks, który można najlepiej określić jako brzydki, brutalny i krótki. Nie wstydził się tego, że bił i gwałcił kobiety. W swoich późniejszych pismach przechwalał się tym. Mussolini era był egocentrykiem i dlatego często dziwnie się zachowywał. Z tego powodu mówiono o nim szaleniec z Predapio i szaleniec z Romanii. W 1903 roku ucieka do Szwajcarii, by uniknąć służby wojskowej. Tam zostaje aresztowany za podżeganie do rewolucji. Wkrótce umiera jego matka, co doprowadza go niemal do obłędu. Matka była jego największą miłością, w prawdziwie włoskim stylu. Zmarła, kiedy miał zaledwie 22 lata. To był dla niego najczarniejszy dzień, który pamiętał do końca życia. Rok 1914. Pierwsza wojna światowa przetacza się przez Europę. Z początku Włochy nie angażują się w konflikt zbrojny, ale wielu obywateli uważa, że powinny walczyć o udział w łupach. Jako socjalista Mussolini z początku popiera neutralność kraju. Przyszły dyktator przenosi się do Mediolanu, gdzie odkrył w sobie dziennikarską żyłkę, nawiązującą do zamiłowań literackich z dzieciństwa. Jeszcze jako dwudziestokilkuletni młodzieniec zostaje redaktorem najpoczytniejszej socjalistycznej gazety Avanti. Avanti była dla niego narzędziem, poprzez które mógł wywierać wpływ na partię. Był zagorzałym zwolennikiem rewolucji we Włoszech. W pewnej chwili doszedł do wniosku, że wojna może się stać zarzewiem zmian, a nawet rewolucji. Jeśli tak, to Włochy muszą wziąć w niej udział. W kwietniu 15 roku zostaje aresztowany za organizowanie prowojennych demonstracji. Jednak ani socjaliści, ani Avanti nie podzielają jego poglądów. Zostaje wydalony z partii i rezygnuje z pracy w gazecie. Żeby dopiec socjalistom, zakłada swoje własne czasopismo. Potrzebuje platformy, z której może szerzyć swoje poglądy. Zbiera fundusze i zaczyna wydawać gazetę Il Popolo d'Italia, Lud Italii. 24 maja 1915 roku spełnia się życzenie Mussoliniego. Włochy przystępują do wojny. Do tej pory żarliwie pragnął wojny. Teraz może w niej walczyć. Kiedy w 1915 roku Włochy przyłączają się do wojny, Mussolini zgłasza się na ochotnika. Zostaje ranny w wypadku z moździerzem. Zachowały się jego zdjęcia z kulami, po czym wraca do pracy jako redaktor gazety. Podczas rekonwalescencji pisze główne artykuły i powoli w jego umyśle kształtuje się pewna idea. Wpadł na pomysł, że może da się przeprowadzić rewolucję we Włoszech, organizując weteranów wojennych, którzy wrócą do domów. Mussolini określa ich jako arystokrację okopów. Kiedy w 1918 roku wojna się kończy, Włochy są w opłakanym stanie, dojrzałe do zmian. Mimo że należały do grupy zwycięzców, nie zyskały niemal niczego na mocy układów pokojowych. Komuniści i socjaliści wzbudzają rozruchy na ulicach, wzywając do rewolucji takiej jak w Rosji. Ale w tym czasie Mussolini odwrócił się od lewicy.
Chce wyznaczyć własną ścieżkę, w której odwoła się do chwały Włoch i do ich rzymskiej przeszłości. Mussolini coraz bardziej rozkochuje się w swojej ojczyźnie. Marzy o tym, żeby nią kierować i zastanawia się, jak uczynić z Włoch wielkie mocarstwo. Postanawia wcielić swoje idee w życie. Wzywa do utworzenia radykalnego ruchu, którym będzie kierował dzięki sile swojej osobowości. Sprawia wrażenie, że jest człowiekiem ciepłym, w oczach niektórych wręcz empatycznym. Ale to tylko pozór, maska, fasada. Dobrze wiedział, że to ciepło służy do manipulowania ludźmi. Mussolini zwraca się do rozczarowanych weteranów wojennych, którzy dzielą z nim wściekłość na liberalny system parlamentarny i strach przed komunistami. Wierzą, że ekstremalny nacjonalizm i państwo jednopartyjne przywróci Włochom wielkość. Za swój symbol przyjmują rzymski topór – fascio. Określają się jako faszyści. Wielu nosi czarne koszule jednostki komandosów Arditi, która siała strach podczas wojny. Faszystowskie czarne koszule, często uciekające się do przemocy, uważali, że debaty polityczne, głosowanie i inne pułapki demokracji to głupota, przejaw słabości albo oszustwo. Jeśli się czegoś chce, trzeba to wziąć. Zbiry Mussoliniego są uzbrojeni po zęby. Często przewodzili im zdemobilizowani młodsi oficerowie, którzy mieli dostęp do broni. Zatrzymywali niekiedy broń z czasów wojny, mieli rewolwery, ale też broń bardziej niespotykaną. Wśród nich charakterystyczna była ciężka pałka. Stosowali też kastety i inne narzędzia. Jedna z grup faszystów biła przeciwników suszonymi dorszami. Mussolini zostaje ich przywódcą. Nazywają go Il Duce, szef. Organizuje faszystów w bojówki, które mają bić i poniżać przeciwników. Gli squadristi prendevano i capi socialisti. Napadali działaczy socjalistów, obwiązywali taśmą z faszystowskimi sloganami, ośmieszali ich, zmuszali do wypijania środków przeczyszczających, żeby się zapaskudzili odchodami. W ten sposób niszczyli ich publiczny wizerunek. Przedrzeźniali i wyśmiewali swoje ofiary, robili im zdjęcia i publikowali je w prasie. Ruch faszystowski gwałtownie się rozwija. W ciągu kilku miesięcy liczba jego członków rośnie z 20 do 200 tysięcy. Bojówki walczą z komunistami na ulicach, a Mussolini czyni wysiłki, by poszerzyć swoje zaplecze polityczne. Ruch faszystowski staje się partią faszystowską, a w 21 roku Duce zostaje posłem do parlamentu. Podczas kampanii ukazuje swoje mistrzowskie umiejętności. Jednym przemówieniem potrafi przysporzyć sobie tłumy zwolenników. Był w stanie poruszać ludzi, panować nad ich emocjami, zmusić, by go słuchali. Był elokwentny i miał dar przekonywania. Była w nim jakaś magia, która wsysała ludzi i wciągała w jego sposób myślenia. Gigantyczne tłumy krzyczały Duce, 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 bo on ich
hipnotyzował. W 22 roku Włochy coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Mussolini to wykorzystuje. Dzięki umiejętnościom oratorskim mobilizuje faszystów, którzy wychodzą na ulicę i próbują zmusić rząd do przekazania im władzy. Mussolini wzywa swoich zwolenników, by ruszyli na Rzym. Jednak przywódcy nie ma wśród maszerujących. Mistrz propagandy pracuje za kulisami. Dla niego to była gra. Urządził przedstawienie wyglądające na rewolucję, ale jednocześnie potajemnie zapewniał przywódców armii króla, że to tylko pozory. Później Mussolini twierdził, że do marszu przyłączyły się setki tysięcy ludzi. W rzeczywistości pojawiło się 16 tysięcy zaszarganych i ubłoconych, nieuzbrojonych osób. Policja i wojsko patrzyły na nich przez palce. To był nietypowy deszczowy październik. Dosłownie tonęli w deszczu w oczekiwaniu. Nie wiedzieli, co robić. Nie wydawano żadnych rozkazów, a Mussolini zniknął. Był w Mediolanie, siedział przy telefonie i czekał, aż politycy zaczną do niego dzwonić i mówić szeptem: chcesz zostać ministrem, a może premierem? Obawiając się rewolucji, szef rządu Włoch, król Wiktor Emanuel III, proponuje Mussoliniemu przywództwo nad nowym rządem koalicyjnym. Dzięki umiejętnościom podburzaniu tłumu, Duce sięgnął po władzę, stosując przemoc i gwałt. Włochy weszły na drogę wiodącą do piekła. Mussolini usiłuje zachowywać się jak mąż stanu, ale jego czarne koszule wciąż sieją strach na ulicach. Przemoc była i jest sposobem życia. Teraz po zdobyciu władzy ma środki, by ją zastosować przeciw wszystkim, którzy staną mu na drodze. Socjalista Giacomo Matteotti grozi, że ujawni światu taktykę przemocy faszystów. Dlatego musi zamilknąć. Atakuje go bojówka czarnych koszul. Pobity Matteotti dostaje zawału serca, umiera i zostaje pogrzebany w mogile nieopodal Rzymu. Kiedy Mussolini dowiedział się, że jego ochroniarze zatłukli na śmierć posła do parlamentu i do tego socjalistę, usiłuje zatuszować sprawę. Zwłoki Matteottiego zostają odnalezione, ale Mussolini zaprzecza, że maczał palce w tym morderstwie. Terrorem zmusza przeciwników politycznych do milczenia. Podporządkowawszy sobie Italię, Mussolini może urzeczywistnić marzenie o drugim Imperium Rzymskim, które opanuje świat. Dla siebie przewidział rolę imperatora. Zupełnie tak jak ktoś, kto znajdował się kilkaset kilometrów od Rzymu. W 1926 roku Mussolini dostał list z Niemiec z prośbą o zdjęcie z autografem. Odmówił, bo uznał, że autor listu nie jest nikim ważnym. Ale to się zmieni, bo list napisał człowiek, który zniszczy jego życie i jego ojczyznę. Adolf Hitler. W 1925 roku Mussolini oficjalnie wprowadza we Włoszech dyktaturę. Wszystkie partie polityczne, oprócz faszystowskiej, zostają rozwiązane. Mussolini był wrogiem demokracji. W jego modelu politycznym nie było miejsca na opozycję. Po opanowaniu kraju Mussolini może się oddać swojej największej pasji.
pragnieniu ściągania na siebie uwagi. Charakterystyczną cechą faszyzmu był kult przywódcy. Mussoliniemu bardzo to odpowiadało. Ciągle pozował do zdjęć. Miał niesamowite, świdrujące oczy. Robiono wszystko, żeby go przedstawiać jako supermana niczego. Wybitnie męskiego, silnego, wysportowanego, o wspaniałym torsie. Chętnie pokazywał swój nagi, męski tors. Nie można sobie wyobrazić Hitlera, który zdejmuje koszulę i prezentuje tors. Mussolini daje się fotografować i filmować, kiedy pomaga przy żniwach. Jest politykiem ery mas. Staje się modelem dla wszystkich przyszłych dyktatorów, nie tylko XX wieku. Z początku Włochy odczuwają korzyści z rządów faszystów. Roboty publiczne, zakrojone na ogromną skalę, radykalnie zmniejszają bezrobocie. Mussolini w kraju i za granicą jest traktowany jak półbóg. Churchill widzi w nim geniusza. Franklin Delano Roosevelt mówi, że dyktator wywiera na nim głębokie wrażenie. Jego wizerunek za granicą jest czysto pozytywny, bo z zewnątrz wygląda na to, że scalił krainę rebeliantów. Pokonał zagrożenie bolszewickie, sprawił, że pociągi zaczęły kursować punktualnie, zjednoczył podzielone Włochy. Ale rządzenie krajem przestaje wystarczać Duce. Sytuację międzynarodową Włoch najlepiej wyraża określenie, że były najsłabszym wielkim mocarstwem, na ostatnim miejscu pierwszej ligi. Mussolini często posługiwał się tą metaforą zaczerpniętą z piłki nożnej. Zazdrościł zwłaszcza wielkim mocarstwom kolonialnym, Wielkiej Brytanii i Francji. Ambicją Mussoliniego było wskrzeszenie rzymskiego imperium. Chciał wysłać faszystowskie legiony tam, gdzie kiedyś dotarły legiony rzymskie, w tym do Libii w Afryce Północnej. Włochy kontrolowały Libię od 1911 roku, ale po I wojnie światowej plemiona libijskie zbuntowały się. Mussolini wprowadza brutalną politykę pacyfikacji. Rozkazuje swoim generałom przeprowadzenie eksterminacji opozycji i nakazuje zamykać jej przedstawicieli w obozach koncentracyjnych. Polityka Włoch wobec Libii to historia ekstremalnej brutalności i przemocy, stanowiąca najgorszy przejaw europejskiego kolonializmu. Spędzono 100 tysięcy Libijczyków i kazano im iść przez pustynię. Niemal połowa umiera w drodze. Większość to kobiety, dzieci i ludzie starzy. Przywódców politycznych czeka jeszcze surowsza kara. Wśród libijskich Arabów krążyło powiedzenie: pojechał do Rzymu, ale nikt nigdy tam nie dojechał. Wyrzucano ich z samolotów kilka kilometrów za wioską. Zmasakrowali ludność, a ich przywódcę, Omara al-Muktara, powieszono na oczach 20 tysięcy Libijczyków. Obłąkańcze iluzje Mussoliniego o nowym rzymskim imperium doprowadziły do wymordowania niemal połowy ludności Libii. Reszta świata nie zwraca uwagi na wydarzenia w Afryce Północnej, z wyjątkiem nowo wybranego kanclerza Niemiec. W 1934 roku Hitler spotyka się z człowiekiem, do którego 8 lat wcześniej napisał list. Nie robi wrażenia na Mussolinim, który go określa jako głupiego pajaca. Adolf Hitler,
Hitler postrzega Mussoliniego jako człowieka, który mu pokazuje, jak zniszczyć stary porządek. Uczy się od Duce i nie tylko go podziwia, ale i wielbi jak bóstwo. Z początku Hitler naśladuje swojego bohatera, przyjmuje pozdrowienie faszystów i wiele jego idei. Mussolini zachłystuje się swoją wyższością na początku ich relacji. Wydaje mu się, że może manipulować Hitlerem. Czyni coś, co staje się inspiracją dla nazistów. Wydaje miliardy na wojsko. Planuje poszerzyć swoje imperium i wysyła armię do kraju, który 40 lat wcześniej upokorzył Włochy, dając odpór ich kolonialnym zapędom. Jesienią 1935 roku ponad pół miliona żołnierzy atakuje Etiopię. To brutalny akt zemsty. Mussolini zwraca się przeciw Etiopii po części dlatego, że od dawna była ona obiektem kolonialnych ambicji Włoch. Wystawił największą armię kolonialną w historii. Wojna w Etiopii okazuje się jednym z najbardziej jednostronnych konfliktów XX wieku. Mussolini chciał stworzyć odpowiednik Afryki Południowej, czyli uczynić z Etiopczyków niewolników czy też poddanych. Następnie zamierzał zorganizować masową imigrację Włochów, którzy stworzyliby tam coś na kształt apartheidu. Swój plan przeprowadzał tak bezwzględnie, że w centrum kraju doszło do buntu na masową skalę. To była jedna z najbrutalniejszych kampanii w historii kolonializmu. Etiopia nie miała lotnictwa. Samoloty włoskie swobodnie latały nad wioskami i Włosi robili, co chcieli. Duce instruuje bombardierów, by przeprowadzali jak najskuteczniejsze naloty. Chciał jak najszybciej zakończyć tę kampanię. Pod koniec roku powiedział, trzeba po prostu użyć gazu musztardowego na dużą skalę, bo musimy szybko zakończyć tę wojnę. Lekceważąc Ligę Narodów, Mussolini zrzuca iperyt na Etiopię. Nawet Hitler nie zgadzał się na jego użycie. Cesarz Haile Selassie na próżno zwraca się z desperackim apelem do Ligi Narodów o interwencję. Niczego nie zyskuje. Inwazja Mussoliniego na Etiopię niszczy doszczętnie i tak zubożały kraj. Historycy etiopscy szacują, że podczas tej wojny zginęło około 350 tysięcy ludzi. Można powiedzieć, że wojna w Etiopii rozpoczęła II wojnę światową. Mussolini wiedział, że działa wbrew Lidze Narodów. To było zielone światło dla Hitlera, który przekonał się, że można bezkarnie ignorować tę organizację. Więzy między Mussolinim i Hitlerem zacieśniają się. W porozumieniu z nazistami Duce wysyła wojsko, by wspomóc faszystów Franco w hiszpańskiej wojnie domowej. Oba państwa angażowały się w wojnę domową w Hiszpanii. Niemcy przeprowadzili zwycięską kampanię. Włosi zostali sromotnie pobici w Guadalajarze. Porównanie tych dwóch wydarzeń było traumatyczne dla Mussoliniego. Kampania hiszpańska po raz pierwszy pokazała, że niemiecka machina wojenna jest znacznie lepiej wyposażona i przygotowana niż armia Duce. Ale ten nie słucha rad.
Uganianie się za kobietami w końcu zaczyna szkodzić Mussoliniemu. Ida Dalser, jego pierwsza żona i mały Benito, ich syn, przysparzają mu kłopotów. Drugą żoną Mussoliniego jest Rachela, jego przyrodnia siostra, ale Ida wciąż się pojawia i szarga jego reputację. Chciała go wyłącznie dla siebie i kilkakrotnie starła się z Rachelą. Duce nie mógł znieść tej sytuacji, bo ukazywała go w złym świetle. Do głosu dochodzi brutalny aspekt jego osobowości. Ogłasza, że Ida jest obłąkana i każe ją zamknąć. Mussolini uznał, że ta kobieta musi zniknąć i kazał ją umieścić w szpitalu psychiatrycznym. W 1937 roku Ida została najprawdopodobniej pobita i zmarła w wyniku krwotoku w mózgu. Kilka lat później Duce rozkazał zamordować syna śmiercionośnym zastrzykiem. Młodzieniec miał 26 lat. Teraz Duce uważa, że dzięki bezwzględności jest nietykalny. 27 września 1939 roku, po uporządkowaniu spraw osobistych, Mussolini jedzie z wizytą do Niemiec. Hitler robi wszystko, by zrobić wrażenie na swoim idolu. Jest zadziwiony, że w ciągu kilku lat Niemcy dokonały takiego postępu. Ogromne wrażenie robi na nim pokaz militarnej potęgi i porządku. Uświadamia sobie, że Niemcy bez wątpienia zyskały przewagę. Hitler, który ma obsesję na punkcie swojego wizerunku i militarnej potęgi, doskonale wie, jak i czym zrobić wrażenie na Mussolinim. Duce jest zachwycony. Głupi pajac, jak nazywa Hitlera, objął rządy. Wraca do Włoch już przekonany, że przyszłość należy do Niemiec. Jest pod wielkim wrażeniem nazistów. Urzeka go nie tylko armia Hitlera, ale też jego idee. Prześladowania Żydów w Niemczech stają się dla niego modelem jego własnych antysemickich praw. Antysemicki dekret z listopada 1938 roku to jedna z najbardziej hańbiących decyzji Mussoliniego. We Włoszech do lat 30. Żydzi i katolicy żyli obok siebie we względnym pokoju. Teraz, tak jak w Niemczech, zostają pozbawieni praw obywatelskich i nie wolno im sprawować funkcji publicznych. Małżeństwa Włochów z Żydami stają się nielegalne. Od 1938 roku rasizm we Włoszech zaczyna coraz częściej być definiowany w kategoriach duchowych. Społeczność Włochów jest określana jako duchowo-rasistowska. U korzeni duchowej jedności Włochów leży katolicyzm, co oznacza, że Żydzi nie mogą należeć do duchowej społeczności Włochów. Mussolini odgrywa ważną rolę w uchwaleniu antysemickich praw i ich rozszerzaniu. Antysemityzm włoski jest nastawiony na dyskryminację, nie na ludobójstwo. Włosi jeszcze nie wyobrażają sobie, że mogliby wymordować włoskich Żydów. Zamierzają jedynie odseparować ich od reszty ludności. Ideologie faszyzmu i nazizmu upodabniają się. Włochy i Niemcy podpisują sojusz wojskowy, pakt stalowy. To posunięcie przypieczętowuje los Mussoliniego i całego narodu. Pierwszego września 1939 roku Hitler napada na Polskę. Dwa dni później wojnę Niemcom wypowiada Wielka Brytania i Francja.
Z początku Mussolini nie jest pewny, jak potoczy się wojna i gra na zwłokę. Kiedy Hitler podbija Francję, przekonuje się, że zwycięzca jest tylko jeden. 10 czerwca 1940 roku Gran Bretagna i Francja wiąże swoje losy z nazistami. Jest już pewny, że Hitlera nie da się powstrzymać i że przyłączając się do niego, urzeczywistni swoje marzenia o imperium. Nie mógł bardziej się pomylić. Zostaje wciągnięty w wojnę, której jego kraj nie jest w stanie prowadzić. Włochy nie są przygotowane do nowoczesnej wojny. Mają najsłabszą gospodarkę wśród konkurujących ze sobą mocarstw. Jeszcze wiosną 40 roku wszyscy radzą Mussoliniemu, żeby był ostrożny, bo nie podołamy. Kiedy armia Hitlera sieje zniszczenie w Europie Północnej, Mussolini, wbrew radom generałów, wikła się w inwazję na własną rękę. Duce bez konsultacji z Hitlerem postanawia przypuścić zmasowany atak na Bałkany. Planuje inwazję na Grecję, przewidując jej szybkie zakończenie. Sukcesy osiągnięte w Etiopii nie powtórzyły się. Atak na Grecję kończy się sromotną klęską. Armia włoska wycofuje się. Niemcy zmuszone są pośpieszyć sprzymierzeńcowi na pomoc i przygotowują plan okupacji Grecji. 22 czerwca 1941 roku Hitler atakuje Związek Radziecki. Mussolini upiera się, by posłać tam włoskie wojsko. Mussolini podziwiał Hitlera i jednocześnie go nienawidził, bo oto Hitler został panem, a on zwyczajnym, a nawet drugorzędnym sojusznikiem. Mussolini uparł się, żeby wysłać wojsko do Rosji, czego Hitler wcale nie chciał. Dove fu Mussolini a insistere per mandare gli italiani, mentre Hitler non li voleva. Dla zaspokojenia desperackiej potrzeby przypodobania się przywódcy, na froncie wschodnim poległo około 30 tysięcy Włochów, a 50 tysięcy zmarło w niewoli. W 1942 roku do Włoch docierają wieści o kolejnych zwycięstwach Brytyjczyków w Afryce Północnej. Włosi czują się coraz bardziej upokorzeni. Ponownie ujawnia się niestabilna osobowość Mussoliniego, z gwałtownymi zmianami nastroju i niekonsekwentnym postępowaniem. Kiedy przyłączył się do Hitlera, pojawiły się u niego cechy maniakalno-depresyjne. Wpadał z jednej skrajności w drugą. Jego strategią obronną była arogancja i obsesja na własnym punkcie. Wierzy w nieomylność swojej intuicji. Pewnego razu powiedział swojemu zięciowi: jestem najinteligentniejszym zwierzęciem, jakie kiedykolwiek istniało. Jednak ta fanfaronada wydaje się absurdalna w obliczu tragedii, która miała dotknąć jego rodaków. W 1943 roku Włochy najwyraźniej przegrywają wojnę, a Mussoliniego dopada choroba wrzodowa, która dręczyła go całe życie. Jest mu coraz trudniej kontrolować państwo. Dni reżimu są policzone. Alianci bombardują cały półwysep i dokonują inwazji na Sycylię. Naloty na miasta włoskie niszczą kraj i mają negatywny wpływ na morale Włochów. Coraz dotkliwiej brakuje żywności, wprowadza się jej ostre racjonowanie. Ludzie są coraz bardziej zdesperowani. Cały naród cierpi, ale Duce jest zbyt dumny, żeby się poddać.
Mussolini się zmienia, coraz bardziej się izoluje i nie słucha już żadnych rad. Nie potrafi przyznać się do winy, więc szuka kozłów ofiarnych. Wykorzystuje propagandę, by winę za wojnę zrzucić na Żydów. Ma zarzuty wobec generałów, a kiedy dochodzi do katastrofy, oskarża Włochów o to, że nie dążą do urzeczywistnienia swoich marzeń i celów. Zawsze winien był ktoś inny. Di non essere all'altezza dei suoi sogni e dei suoi obiettivi. Quindi per Mussolini la colpa era sempre degli altri. Włosi, których kiedyś zmusił strachem do uległości, a nawet jego sojusznicy, zwracają się przeciw swojemu przywódcy. Hrabia Ciano, zięć Mussoliniego, proponuje przeprowadzenia głosowania w Radzie Najwyższej, by pozbawić Mussoliniego władzy i zakończyć wojnę. Król nakłada na niego areszt domowy. Pilnuje go uzbrojony strażnik. Mussolini pensava di essere finito. Mussolini myślał, że jest skończony. Chciał się poświęcić rodzinie. Mylił się jednak, sądząc, że spędzi resztę życia we względnym spokoju. Hitler miał inne plany. Przeprowadza jedną z najśmielszych akcji w tej wojnie. Wysyła szybowca do miejsca, gdzie przebywa Mussolini. Nie pada ani jeden strzał. Niemcy odbijają Mussoliniego i stawiają go na czele Republiki Salo, marionetkowego reżimu w północnych Włoszech. Dokonała się pełna zamiana ról. Mussolini, do niedawna potężny dyktator, który napisał książkę o przywództwie poprzez terror, zostaje całkowicie podporządkowany Hitlerowi. Teraz jest tylko marionetką, kukłą, jak napisał Hitler. Hitler nie ratuje go bezwarunkowo. Nakazuje mu wysłać Żydów, którzy zostali we Włoszech, do Auschwitz. W komorach gazowych ginie 6 tysięcy ludzi. Taki jest udział Mussoliniego w najstraszniejszym przestępstwie ludzkości. Hitler nakazuje mu też rozstrzelać członków jego rządu, którzy chcieli go usunąć, w tym jego zięcia, hrabiego Ciano. Żyje w odosobnieniu, znienawidzony przez rodaków, piętnowany przez rodzinę. Umiłowanie nazizmu i Imperium Rzymskiego doprowadza go do klęski. Przyznawał, że jest skończony, że jest chodzącym trupem. Włosi przeklinali wojnę i Mussoliniego. Był straconym człowiekiem, odpowiedzialnym za tragedię swojego narodu. Co gorsze, wszystkie wysiłki spełzły na niczym. Stopniowo Niemcy zostają wyparci z Włoch. Duce próbuje uciec z Clarettą Petacci, jedną ze swoich kochanek, ale gra się skończyła. Pojawia się rozkaz, by stracić Mussoliniego, zanim schwytają go alianci. Chodzi o to, żeby osądzili go Włosi. Adesso morirai per tutti i crimini che hai commesso in Italia, brutto bastardo. Muori, Mussolini. Zwłoki Mussoliniego i Claretty Petacci zostają zaciągnięte na Piazzale Loreto w Mediolanie. Tam Włosi, zdruzgotani wojną, której chciał tylko ich przywódca, wyrażają swoje uczucia. Okładają jego zwłoki pałkami, opluwają je, kopią w głowę. W końcu wieszają je za nogi.
Nieliczna grupa ludzi we Włoszech wciąż podziwia Mussoliniego i marzy o powrocie faszyzmu, kiedy pociągi kursowały punktualnie. Ale to wygórowana cena za punktualność kolei. Wersja polska, Smack Jam Studio. Tekst Maciej Orkan-Łęcki. Czytał Maciej Jabłoński.